W tym filmie rozwiążę zadanie o rozwiązywaniu równań kwadratowych z naszego portalu polskiego Khan Academy. Tu jest to zadanie, no i trzeba opisać kolejne kroki, jakie wykonujemy, rozwiązując to równanie, i trzeba je przeciągać tutaj. Więc tak, ja przekopiowałem to zadanie do mojej tablicy i może będziemy je rozwiązywać tutaj. No i równolegle będziemy rozwiązywać je tam w przeglądarce. Czyli przepisuję to równanie 2. X plus 2 do kwadratu minus 5 równa się 93. No jaki byłby pierwszy krok? No oczywiście dążymy do tego, żeby mieć x plus 2 do kwadratu tylko po jednej stronie, czyli chcemy się pozbyć tej piątki, czyli w pierwszym kroku dodamy 5 do obu stron. Tak, to nas prowadzi do 2 x plus 2 do kwadratu, 5 nie ma, 93 plus 5 to jest 98. Dobrze, czyli pierwszym krokiem, to był pierwszy krok, czyli dodać 5 do obu stron, więc możemy tutaj, dodać 5 do obu stron, pierwszy krok. I wracamy do naszej tablicy. No co potem? Chyba przez 2 musimy podzielić, prawda, żeby mieć tylko x plus 2 do kwadratu. Czyli dzielimy obie strony równania przez 2, i po lewej stronie zostajemy z x plus 2 do kwadratu. No, 98 przez 2 to jakby było 100, to by było 50, a tak jest o 1 mniej, czyli 49. Dobrze, czyli drugi krok był podziel obie strony przez 2. Gdzie tu jest? Podziel, pomnóż. O, tu jest drugi krok. Podziel obie strony przez 2. Więc możemy już tutaj dodać, podziel obie strony przez 2. Przeciągamy i wracamy tutaj. No dobrze, to co teraz? No teraz pewnie pierwiastek będziemy musieli wyciągnąć. Czyli jeżeli kwadrat liczby jest równy 49, no to sama liczba równa jest plus lub minus pierwiastek z 49, czyli 7. Czyli tutaj dostajemy x plus 2 równa się 7 lub x plus 2 równa się minus 7. No, 7 to jest pierwiastek z 49. I ten krok tak troszkę może nie do końca precyzyjnie to jest to. On tu nie, z niewiadomych przyczyn jest jeszcze nieprzetłumaczony, czyli take the square root, czyli wyciągnij pierwiastek kwadratowy z obu stron. Dobrze, czyli to jest trzecie, czyli to jest tutaj. Tak? Przeciągamy tu. No dobrze, czyli jesteśmy na tym etapie. No i co? I teraz musimy, samo x chcemy mieć, czyli musimy jeszcze od obu stron odjąć 2. Tutaj. I to samo zrobić tu. Co prowadzi nas już do rozwiązań. Czyli tak, x równa się 7 minus 2, czyli 5. Lub x równa się minus 7 minus 2, czyli minus 9. Czyli tutaj jest odjąć, to był krok czwarty, prawda? Odjąć 2 od obu stron, dodać, odjąć 2 od obu stron i sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. No i mam nadzieję, że następne zadanie będziesz mógł już rozwiązać sam.